To będzie jedna z najważniejszych kontemplacji, jakie kiedykolwiek nagrałem w swoim własnym życiu. Wiecie, po czym poznać, że dana kontemplacja jest naprawdę dobra? Że została zrobiona poprawnie? Po czym poznać, że naprawdę kontemplujesz, a nie tylko fantazjujesz, filozofujesz czy spekulujesz? Wiecie, po czym to poznać? Po tym, że po prawidłowej kontemplacji czujesz wewnętrzny spokój i taki sens głębokiej dojrzałości, że temat, który przekontemplowałeś, pozostawia cię w uczuciu głębokiej satysfakcji i takiego podłączenia do własnego bytu. Generalnie pierwotnie kontemplacja była, jest i myślę, że będzie mistyczną techniką do poszerzania własnej świadomości, do kontaktu z jaźnią, do poznawania Boga. I nie jest to jakaś magiczna sztuka, którą mogą robić tylko buddyjscy mnisi czy chrześcijańscy mistycy. Może to robić każdy z nas. Mało tego, każdy z nas to robi. Szczególnie w chwilach, gdy jesteśmy już tak zafiksowani w naszych głowach i jesteśmy tak przeorani całym betonem, różnymi myślami, że już tracimy sens kontaktu z rzeczywistością i zaczynamy wszystko kwestionować, aby powrócić do tego, co jest prawdziwe. Przekonanie. Czym jest przekonanie? Co to znaczy być przekonanym? Co to znaczy być przekonanym o czymś? To jest super mega ważne wideo. Super mega ultra ważne wideo. Dlaczego jest to tak ważne? Bo jeżeli celem kontemplacji jest dojście bezpośrednio do prawdy i do podłączenia się do własnego bytu, to skąd wiesz, czy kontemplujesz prawidłowo? Czy przykładowo nie oszukujesz samego siebie poprzez jakieś powierzchowne przekonanie? Skąd wiesz, że dane przekonanie jest powierzchowne? Skąd wiesz to, co wiesz? To jest mega, super, zajebiście ważne pytanie, które może sobie zadać każda świadoma istota, każdy człowiek, aby zacząć rozumieć to, czym jest przekonanie, jak działa przekonanie, jaka jest mechanika przekonania. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze do zrozumienia w przekonaniu, do uchwycenia, to jest to, że przekonanie jest relatywne. To znaczy, tam, gdzie przyłożysz punkt widzenia, tam widzisz to, co widzisz. Innymi słowy, przekonanie jest pewnego rodzaju soczewką, przez którą postrzegasz rzeczywistość. Przekonanie jest dokładnie tym samym, co myśl. Dokładnie tym samym. Moglibyśmy się o to kłócić, tworzyć racjonalne dysputy, pisać na ten temat książki. Ale jak zaczniesz przeglądać się temu, co siedzi w twojej głowie, dostrzeżesz głęboki związek jednego i drugiego. Wiecie, jak mamy dwie osoby i jedna jest przekonana o czymś i druga jest przekonana o czymś, zaczynają się argumentować. Nierzadko dochodzi do kłótni, do sprzeczki, do argumentacji oraz do emocji. I to, co chciałem wam wszystkim tutaj wskazać, to jest faktor emocji w przekonaniach. Jeżeli zaczniesz przeglądać się temu, jak funkcjonują przekonania oraz myśli, to dostrzeżesz wiele czynników, które bardzo często się powtarza. Jednym z czynników jest właśnie emocja, drugim elementem jest konflikt, trzecim elementem jest perspektywiczność przekonań. I to jest to, co nazywamy iluzją. Iluzją w takim początkowym sensie zrozumienia duchowości, bo na bardzo głębokim poziomie podłączenia z własnym byciem iluzja wywraca się do góry nogami i przedstawia samą siebie w jasnym, czystym, klarownym świetle czystej świadomości, pozostając dokładnie taką, jaką jest, czyli czystą, absolutną, nieskończoną rzeczywistością.
I to jest sedno zrozumienia tego, czym jest przekonanie. Otóż przekonanie niczym się nie różni od absolutnej rzeczywistości, od absolutu, od czystej świadomości, od czystej jaźni. Innymi słowy, każda myśl, każde przekonanie tworzy odrębną rzeczywistość. I w doświadczeniu, w twoim doświadczeniu, z perspektywy bycia świadkiem, pierwszą osobą, która doświadczy tego życia, każde przekonanie zawsze będzie przedstawiać perspektywiczną część rzeczywistości, tak jakby stanowiła jej ostateczną wersję. I właśnie stąd wzięło się takie twierdzenie, na które ja wpadłem kiedyś sam osobiście. Jak brzmi to twierdzenie? To twierdzenie brzmi: skąd osoba nieświadoma może wiedzieć o tym, że jest nieświadoma, skoro jest nieświadoma? Bo w samym założeniu przekonania o tym, że ktoś jest nieświadomy, on z reguły, już z samego tego założenia, on nie może być świadomy, bo jest nieświadomy. Więc nie można zakładać, że ktoś może być świadomy, że jest nieświadomy. Mało tego, osoba nieświadoma nie może wiedzieć o tym, że jest nieświadoma. Rozumiecie? I to jest to, co nazywamy snem. I teraz drugie twierdzenie, które również kocham, uwielbiam. Skąd osoba oświecona może wiedzieć o tym, że jest oświecona, skoro jest oświecona? Na czym polega to twierdzenie? Jakie jest głębokie, ukryte sedno tego twierdzenia? Otóż osoba oświecona jest w całkowitej jedności z absolutną, nieskończoną świadomością, która jest totalnym, nieskończonym rozpoznaniem jej samej przez ją samą. Więc osoba oświecona nie ma pojęcia o tym, że jest oświecona, bo jest tylko świadomość, która jest oświecona. I w niej samej nie ma żadnego założenia na oświecenie. Innymi słowy, osoba oświecona nie ma żadnego przekonania na oświecenie, więc nie jest w stanie nazwać siebie oświeconą, bo jest oświecona. Wiecie, to są takie, mógłbym powiedzieć, logiczne gry, logiczne sposoby zrozumienia świata. I to jest to, co jest najważniejsze w przekonaniach. Że mogę użyć, ja sam osobiście, jakichkolwiek słów, jakie przyszłyby mi na myśl do tego, aby w tym nagraniu, w tym filmie stworzyć konkretną rzeczywistość, osobną rzeczywistość. Mało tego, jak przyjrzysz się każdemu jednemu nagraniu, które ja sam osobiście stworzyłem do tej pory, to zobaczysz, że każde nagranie jest inną rzeczywistością. Może nawet miałeś kiedyś w swojej głowie taką myśl, czy ten Damian przed kamerą jest taki sam w rzeczywistości? Czy ten Damian, który jest tutaj przed kamerą, jest taki sam? Jak wygląda jego życie poza kamerą? Otóż to jest właśnie to. Nie mam tutaj na myśli, że coś jest z tym nie tak, że to jest jakaś teoria spiskowa. Mam tutaj na myśli to, że każde przekonanie tworzy osobną perspektywę na rzeczywistość. Co to znaczy być przekonanym? To znaczy już być w tej jednej perspektywie. Przekonanie i perspektywa są jednym i tym samym. Nie można tego oddzielić od siebie, nie można tego odseparować. Czyli w chwili, gdy jesteś o czymś przekonany, nawet nie wiesz o tym, że jesteś przekonany, bo jesteś tak przekonany, że jesteś przekonany. I to jest źródło naszych iluzji, to jest źródło naszych mechanizmów obronnych. To jest źródło naszego lęku, to jest źródło naszych negatywnych emocji, to jest źródło naszej złości, naszych uraz i wszelkich cieni w naszej własnej psychice, której do tej pory nie oświetliliśmy jako ludzie. Dlaczego nie jesteśmy w stanie uchwycić sedna przekonania bezpośrednio? Ponieważ w chwili, gdy zaczynasz kontemplować to, czym jest przekonanie, automatycznie zaczynasz dostrzegać jego beton, czyli jego bzdurę, jego sens fałszywej tożsamości, sens fałszywej identyfikacji. I fałszywość ta nie wynika z mojego osądu, ale ze świadomości tego, że każde przekonanie jest perspektywą. I to jest to, co uwalnia ciebie od mechanizmów ego i to jest to, co jednocześnie sprawia, że zaczynasz dekonstruować swoje własne przekonania. Wiedza o przekonaniach wyswobadza cię z przekonań.
To jest to, dlaczego mówi się, że im większą wiedzę człowiek posiada, tym mniejsze staje się jego ego. Ponieważ posiadając dużą wiedzę, ogromną wiedzę, widzisz relatywistyczność wszystkich perspektyw. I nie jesteś w stanie po jakimś czasie opierać się na żadnej z nich, bo chcąc przywiązać się do jakiejkolwiek, widząc, że obok jest taka ilość teorii i wiedzy, no wszystko wydaje się być po prostu jednym wielkim żartem. To nie znaczy, że przekonania są złe. To znaczy, że my jako ludzie musimy zacząć brać zrozumienie przekonań jako coś ważnego, naprawdę, jako fundament zrozumienia tego, czym jest rzeczywistość. Bo nawet jeżeli masz jakąś wiedzę od nauczyciela i niech on nawet będzie oświecony, może jakiegoś nauczyciela non-duality oświeconego. Oczywiście on się nie uzna za oświeconego, bo skąd oświecony może wiedzieć, że jest oświecony, skoro jest oświecony? To nawet gdy on tobie mówi mądrość, głosi swoją naukę, przekazuje swoją wiedzę, to ty ze swojej własnej perspektywy widzisz jego słowa jako przekonania. I teraz bardzo ważne jest zrozumieć to, że te przekonania, które on mówi, on głosi z twojej perspektywy, są tylko perspektywą. Z twojej perspektywy są tylko perspektywą. Jak to zrozumiesz i to uchwycisz i to zaobserwujesz, staniesz się od tego wolny. Staniesz się wolny od przywiązania do autorytetu, od utożsamienia się z własnymi myślami, od negatywnych emocji, od iluzji, jakie masz w swojej własnej głowie. Nie dlatego, bo ja to mówię, bo to są tylko słowa, to są tylko przekonanka, ale dlatego, bo ty zaczniesz sam obserwować samego siebie. I zaczniesz kontemplować to, czym są twoje własne przekonania. Bo to jest to, co jest w tym wszystkim najważniejsze. Wiecie, ja nagrywam kontemplacje, ale ważne jest to, żebyście wy kontemplowali te tematy razem ze mną. Inaczej słyszycie tylko słowa, słyszycie tylko dźwięki, słyszycie tylko przekonania, idee, które tworzą odrębną rzeczywistość. Ale te przekonania są w tobie. Wszystkie. Wszystkie twoje myśli. Im bardziej będziesz się im przeglądał, im głębiej będziesz wchodził w naturę samego siebie, przyglądając się perspektywiczności własnego umysłu, tym bardziej będziesz od niego wolny, wolny od perspektyw. To jest właśnie to, co się dzieje w rozwoju duchowym, tak w medytacji, że odpuszczasz przekonania, odpuszczasz przywiązania, stajesz się coraz bardziej bezosobowy, dostrzegasz czystą jaźń, czyli czystą, absolutną świadomość, która jest nierelatywna, to znaczy nie ma swojego miejsca, czasu, kształtu, idei. I wtedy stajesz się po prostu wolny od przekonań. Czym jest przekonanie? Przekonanie jest tym samym co ruch w polu świadomości. Ponieważ przekonanie nie jest w stanie istnieć bez drugiego przekonania. Nie może istnieć jedno przekonanie bez drugiego przekonania. Jedno przekonanie jest taką kropeczką, a drugie jest tą kropeczką. I bez jednej kropeczki nie może istnieć druga. Istnieje jedno przekonanie, bo istnieje drugie przekonanie. Zauważyłeś to? A wiesz, dlaczego tak jest? Ponieważ przekonanie jest tylko punktem widzenia i zakłada punkt, z którego patrzysz na obserwowaną rzeczywistość. Tak działa właśnie mechanizm projekcji, tak działa racjonalizacja, tak? Gdy projektujemy z własnego punktu widzenia rzeczywistość, tak działa idealizacja, tak działa racjonalizacja, tak działa dewaluacja, hejt, rasizm. Wszystkie mechanizmy, jakie możemy zaobserwować w nas samych oraz w społeczeństwie, działają właśnie w oparciu na tym samym mechanizmie. To jest to, jak działają myśli, koncepcje, rozumiecie? Oczywiście. To nie znaczy, że przekonania są złe. Bo bez przekonania ja osobiście nie nagrałbym tego wideo, bo jestem przekonany, że to, co tutaj mówię, jest wartościowe i może wielu z was pomóc. Jestem przekonany, że robienie YouTube'a jest dla mnie dobre, że to lubię. Wiele przekonań wynika z tego, jak my się czujemy ze sobą, jakie mamy doświadczenia w życiu. Ale nieraz właśnie przez te doświadczenia, nieraz właśnie przez te uczucia, mylimy nasze przekonania z rzeczywistością, z czystą percepcją rzeczywistości. I to jest to, dlaczego tak łatwo ulegamy iluzjom. Bo jednym, mógłbym powiedzieć, elementem jest utrzymywanie czystych percepcji, tak? Czyli bycie świadomym, naprawdę utrzymywanie świadomości i kultywowanie świadomości,
a drugą tutaj stroną jest twórczość w życiu. To znaczy świadomość tego, że jesteś twórcą. To znaczy ty tworzysz swoją własną rzeczywistość w oparciu o swoje własne przekonania, wiedzę. Wiedza i przekonania są jednym i tym samym praktycznie. I teraz, jeżeli chcesz mieć w swoim życiu szczęście, chcesz mieć to życie na jak najwyższym poziomie dla siebie, powinno tobie zależeć na tym, aby dążyć do świadomości, do czystych percepcji, do klarowności w życiu, do prawdy, oraz powinno ci zależeć na tym, aby sprawdzać swoje przekonania, kwestionować te, które ci nie służą i poszukiwać tych przekonań, które mogą sprawić, że jakość twojego życia będzie pełniejsza, większa, obfitsza, że będziesz bardziej kreatywny, szczęśliwy, spontaniczny, w zależności od tego, jakie masz wartości. Zwróć uwagę, że wartości również są przekonaniami. Takie, jakie masz wartości w życiu, tak postrzegasz rzeczywistość. Jeżeli do tej pory nie badałeś swoich wartości, to polecam to zrobić. To jest to, co się dzieje, gdy oglądasz moje nagrania. W gruncie rzeczy piorę ci mózg. Nie w takim negatywnym sensie, ale w pozytywnym, bo ja sam osobiście, no to jest mój sposób na życie, tak? Że siedzę, kontempluję, badam rzeczywistość, a potem dzielę się z wami wiedzą, mądrością, przekazuję wartość, przekazuję swoje własne przemyślenia, dzielę się swoimi doświadczeniami, czasami tymi trudnymi, ale w gruncie rzeczy to jest to, co mnie jara najbardziej, bo to jest to, co daje największe szczęście w życiu. To taka niewinna eksploracja rzeczywistości w chwili, gdy zdasz sobie sprawę, że każde przekonanie jest relatywne, a ty jesteś niebem, na którym pojawiają się chmury. Czym jest przekonanie? Weź głęboki oddech. Przekonanie jest dokładnie tym, co oddziela ciebie od nieskończoności. Przekonanie jest dokładnie tym, co oddziela ciebie od miłości. Przekonanie jest dokładnie tym, co oddziela ciebie od szczęścia. Przekonanie jest tym, co oddziela ciebie od czystej wiedzy oraz zrozumienia. Wszystko inne możesz wyrzucić do śmieci. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego Elo. Buźka.